Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jurassic World, ja jestem Flatar, to już pewnie wiecie, nie subskrybujecie kanału, to możecie to teraz sobie zmienić. Mam, wow, ale super wyklucie, Flatar, możecie powiedzieć. Tak naprawdę to jest totalny syf, bo to jest taki rzadki dinozaur, który tak naprawdę do niczego mi się nie przyda, ale przyda mi się wasz like pod tym filmem, bo dzisiaj będę potrzebował naprawdę waszego wsparcia, bo tutaj może się zrespić coś fajnego, w tym sensie może wypaść coś fajnego, do tego zmierzam. Za jeden dzień i 4 godziny to się zresetuje, tutaj mamy 20 tickets, gdzie w sumie liczę i na tego gościa, czyli na Diplo naszego pięknego, którego kojarzę z najmłodszych lat, nie wiem, to jest jeden z dinozaurów, które za dzieciaka po prostu już, wiecie, gdzieś tam mi się przywinęła nazwa, tak samo jak T-Rex, tak samo jak Ptero i tak samo jak Trike. W ogóle taki off-top totalny. I tutaj mamy 11 etykietów. Pyroraptor też jest spoko. Zacząłem w ogóle patrzeć troszeczkę inaczej na te karty najgorsze, bo do tej pory było to, no dobra, to są najgorsze karty, nic z tego ciekawego nie będzie. O, na przykład tak jak z tej ewolucji nic nie będzie. Ale teraz już wiem, że wszystkie te karty, nawet najgorsze, mi się przydadzą, żeby wbijać kolejne 40 poziomy, żeby oczywiście odblokowywać kolejne hybrydy, bo na tym to wszystko polega. Czekajcie, odbiorę sobie tutaj tą kasę z budynku, tu sobie kliknijmy, o, exp jakiś wleciał. A, bo mam kolejnego mono, a ty się z tym latającym, tak, tak, takie przypomnienie, jeżeli zapomnieliście poprzedniego odcinka, weźmy sobie, odbierzmy jeszcze troszkę kaski i mam jakiś tam event do zakończenia nawet. Zastanawiałem się, czy by nie pokusić się o dwa eventy, zaraz wam pokażę, że dokładnie o co chodzi. I też zauważyłem, że chyba za szybko klikam w Jurassic World i przez to mi czasami crashuje gierkę. To jest dziwne, ale tak to tutaj działa jakoś, że tak to wygląda. Tej paczki, wiadomo, ja sobie właśnie, bo bardzo często, znaczy w sumie na każdym odcinku, ja tej paczki już nie otwieram, ale to jest tak, że jak ja kończę nagrywanie, to jeszcze sobie tą paczkę otworzę, więc spokojnie, to nie jest tak, że ta paczka gdzieś mi tam zostaje, nie, nic z tych rzeczy. I mamy oczywiście paczkę z legendą. Jedna walka, ale bardziej interesujące jest to Legendary Rumble Pack i mamy na to 20%. Z tego mogą polecieć naprawdę fajne rzeczy, więc dzisiaj będę chciał się skupić po prostu zarówno na tym evencie, który jest bardzo prosty i gdzie potrzebuję po prostu wygrać jedną walkę i wiadomo jak to wygląda. Czekajcie, cyk, 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 no to weźmiemy sobie raz, dwa, trzy. Weźmiemy sobie taką taki teamek i powinno się to udać bez żadnych problemów, ale w tej następnej walce trzeba się troszkę zastanowić, bo tam mogę walczyć tylko legendami, a nie mam żadnej legendy wodnej, która by się nadawała na tam walkę. I wczoraj już próbowałem właśnie drugą walkę sobie w tym evencie rozegrać, no i nie do końca mi to wyszło, po prostu nie do końca mi to wyszło, przegrałem tą walkę, bo chciałem to podzielić jakby na dwie rundy. Zobaczymy teraz, czy się uda, czy znowu będzie klapa. Jeżeli będzie klapa, no to wtedy sobie przejdziemy już do tego openingu i tak naprawdę tyle. Wow, ale mi jakoś mało uderzyłeś. Dobra, weźmy się, wzorujmy kompletnie, bo chcemy ciebie pokonać. Dziękuję bardzo. Teraz ty wchodzisz tym uja... Uintat... Nie wiem, jak to przeczytać. Intaterium. Okej, może tak być. Kelenken. No Kelenken to jest piękna nazwa. O, siema ziołuś, co tam u ciebie? A, spoko, Kelenken. Nawet nie mam pojęcia, co w tym zdaniu to mogło znaczyć. Jeżeli ktoś chce, to może napisać sobie w komentarzu, co to mogło znaczyć. Ale Kelenken jest bardzo fajną nazwą, do tego zmierzam dla takiego stworzenia. A tutaj, no, przeciwnik Uyantenterium. Pewnie, jakbym, wiecie, 500 razy to przeczytał. Wow, 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 czekajcie, bo coś tu się wydarzyło złego. Weźmy sobie tak, raz, dwa. Nie wiem, ile ty masz ataku. I wezmę sobie tak, coś takiego zrobię, bo właśnie nie byłem pewien, czy on dał jeden pod obronę, czy nie dał tego jednego pod obronę. I ty masz 4 punkty, nawet jeżeli mnie walniesz, to teraz mi nic nie zrobisz, więc sobie odłożysz te punkty, dokładnie tak, zrobisz to co myślałem, że zrobisz. I pytanie, czy on da 4 punkty pod obronę? Jeżeli da 3, to przegrałem. Wiecie co, chyba zagram to defensywnie. Po prostu zagram to o, 3 dał, czyli dobrze. Dobrze to zrobiłem, bo i tak bym go nie pokonał. Znaczy, coś mi tu śmierdziało, nie? Coś było nie tak. I nawet jeżeli użyję tych 5 punktów, a zrobił to, no to i tak wygrałem tą walkę. A widzicie, trzeba się na chwilę czasami przystopować, zatrzymać. Właśnie tego słowa szukałem i zastanowić się, co mógł komputer zrobić. Wiadomo, jakby to był człowiek, to bym wiedział, że na 100% coś takiego zrobił i zobaczymy, jakiego dinozaura. Szunozaur. Ja chyba mam ciebie już, więc będziesz idealny po prostu do ulepszenia na 20 poziom. Fajnie w końcu, że te legendy zaczynają mi się powtarzać i będę mógł po prostu sobie wbić. O, widzicie, ja jestem na 20 poziomie. Okej, rzeczywiście. No, to
to będę po prostu mógł je ulepszyć na wyższe poziomy. To jest naprawdę spoko rzecz. Sprawdźmy kaskę. No, powoli ta kaska jest zbierana. Jeszcze tego za dużo nie ma. I przejdźmy sobie do eventu. I właśnie tutaj, uwaga, skupienie. Potrzebujemy skupienia. I to jest tak. Latający. Ja bym to rozegrał. Ja bym to rozegrał bezpiecznie. I co mam na myśli, mówiąc bezpiecznie? Indominusa muszę zostawić jednego na drugą walkę, jeżeli chcę to zrobić. Zrobiłbym raz. Patrzcie, raz. Bo same, jeżeli wziąłbym takie, to no ta wygrana jest moja. I później robimy tak, albo tak. W zależności od tego, jaki będzie tam teamek. Wydaje mi się, że jest to do wygrania. Inaczej, no... Patrząc na ten mój team, to na pewno jest to do wygrania. Na przykład zważywszy na to, że ten sekondozaur jest na, tylko po to, żeby zebrać punkty. Apatosaur Eudimorphodon. W sumie idzie się przyzwyczaić do tych nazw. 2736? Ej, czy ciebie nie porąbało, gościu? Czy ciebie nie porąbało? Co to jest? Co tu w ogóle się stało? Teraz zauważyłem, że coś z tymi punktami jest, kurde, nie tak. Okej, teraz mnie zniszczyłeś. No, i teraz musimy przejść już do ataku. On użył jednego punktu teraz i to mi się średnio podoba. Ale... Muszę chyba zaryzykować. Dobra. Cyk. 3600. Nawet jeżeli dałeś... Mam nadzieję, że dał jeden pod obronę. Proszę, dałeś jeden. Nie, nawet nie dał nic. Okej, czyli wcześniej nie miał punktów. Czyli się tego pozbyliśmy. Ten teraz... Ja pierdziel, jakie one są silne. Gorgozaur. Skąd ty się wziąłeś? Czemu ja ciebie nie widziałem wcześniej? Dobra, 3 punkty. Nie wiem, czy on miał 3 punkty? Nie zwróciłem teraz uwagi. Ale miejmy nadzieję, że tak, że miał 3 punkty, bo teraz robimy raz, dwa, może żeby być pewnym, 3. Robimy 3 i 2 pod obronę. Ja wiem, że on mnie i tak nie pokona. Spokojnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że on mnie nie pokona. Ale tak wiecie, żeby być bezpiecznym, żeby tu się nic złego nie wydarzyło, no to on odłoży wszystkie punkty, tak? No to tak pewnie zrobi. O, no to. Czyli wszystko się zgadza. I teraz robimy sobie raz, dwa, trzy. I teraz robię coś takiego. Czekajcie, myślę. Tak. Zrobiłem coś w tym stylu. 3 użył, więc super. I w kolejnym powinienem go zniszczyć. On teraz użyje 6. To jest taka typowa zagrywka komputera. Zgadza się, 6 użyję, czyli 3 dostaję tylko. No i teraz wiadomo, jak to będzie wyglądało, więc zamknijcie oczy, jeżeli nie lubicie takich widoków, jak Indominus zjada Apatosaura. I wygranko jest moje. I teraz najważniejsza walka, żebym nic nie spieprzył. Żeby tu się nic złego nie wydarzyło. Legendary. Dobra, przegrałem to. No, przegrałem to. Ma 2 wodne, a jeżeli chodzi o latające, no to ja mam tylko jednego. Ale zawalczę. Oczywiście, że zawalczę. Ciebie wezmę pod energię. Nie, no on, zobaczcie, ile on ma ataku. 1000 ataku. Dla porównania mój ma 410. Dlatego potrzebuję jakiejś legendy latającej. Co w takiej sytuacji zrobić? Dobra, no co, spróbujemy tak i Indominusa. Ten zbiera punkty. Ten zabija i ten może jakoś wykeruje, ale jestem przygotowany po prostu na przegraną teraz. Nawet jak już widzę po prostu ten atak tych dinozaurów, nie? Kurde, ale ten poziom naprawdę skoczył dość mocno. Trzeba się napocić, żeby tutaj coś ugrać. Priotrodon, Dobra. 3 punkty, kurde. Nie, tak. Wszystko jest dobrze. W ogóle nie wiem, po co on dał 1 punkt pod obronę. I tak bym przecież mu nic nie zrobił. Ile? 1 punkt ci kuczyłeś? Cyk! No to idealnie, bo sobie jeszcze pozbieram punkty na kolejną walkę, znaczy na kolejną rundę, chociaż nie, już i tak będę to miał, ale może coś ci tam zadam? O, ale mu obrażenia zadałem. Nie, no, piękne obrażenia. 4 punkty. Użyję raczej... W sumie mogłem dać się punkty pod obronę, a nie, to i tak bym nie zabił. Okej, okay, nieważne, nie było tematu. I teraz, pytanie, co ja mam zrobić w tej sytuacji, bo ja bym z chęcią zmienił sobie na Indominusa, pokonał tego. Dobra, zrobimy coś takiego. 4. I on i tak mnie one-shotuje, więc zrobimy tak. Chociaż powinienem 3 punkty dać. No, powinienem 3, żebym miał później zapas 4 punktów. On teraz mnie po prostu 4 punkty ma.
Ma 5. Nie użyję 5, prawda? Nie użyję 5. Okej, okay, użył 5. Dobra, czyli zaczynam z czystą kartą. I teraz się zaczynają szachy. A ja nie jestem zbyt dobry w szachy. Dobra, dobra, dobra. Jak to rozegrać? Jak to rozegrać? Raz, dwa, trzy. I on mnie nie załatwi jednym strzałem, więc... Będzie miał 600 ataku. Raz, dwa, trzy. Raz. Coś takiego? Zobaczymy. Tego pokonujemy bez problemu. I ty ile masz ataku? 544. Jeżeli będzie chciał mnie załatwić... Czy użyję czterech? Pięknie. Dobra, wygrałem to. Ho, wygrałem to. Nie, no to zasługuje na lajka, widzowie. To zasługuje na lajka. Taka, ale no, taki wygrany smakuje mi jednak najlepiej. To nie, wiecie, to co było na samym początku, gdzie nam zgarnąłem legendę, a tam kit z tym, ale tutaj? No, tutaj to pięknie wyglądało. Dobra, zobaczmy, co ciekawego udało mi się zdobyć. Szunozaur. Kolejny szunozaur. 4000, tak, już. No co zarąbiście, bo mam dwie legendy kolejne do wyklucia. A, weźmiemy sobie tutaj, coś wyklujemy. I no to jest w ogóle piękne, że mi się tyle legend tutaj zaczyna. Zobaczcie, cała, o, jeszcze nawet dwie te Rainbow legendy. Okej, także mam tutaj was. A co, czy mam coś do mam ciebie latającego. Wiecie co, ja go wrzucę tutaj. Dwa dni. Nie wiem, czy się nie wstrzymam z nagraniem kolejnego odcinka, dopóki to wszystko nie będzie wyklute. No, bardzo możliwe, że kolejny odcinek nie będzie pojutrze, ale jeszcze troszeczkę później, żeby na pewno wszystko przygotować. I co, lecimy teraz z openingiem kart. Zobaczymy, czy jakiegoś raptorka uda mi się tutaj trafić. Okej. I pyroraptor. Pyroraptor chyba mam za DNA, więc nie jest to jakieś duże osiągnięcie. Tutaj niestety się nie udało nic trafić, a szkoda. I zobaczmy. Claim. Cyk. O, coś tam jest. Coś tam jest. No, ale to chyba nie to, co chciałem. A nie, to, co chciałem, czyli dostałem kolejną legendę. I tutaj mamy ptero, właśnie... O, giganotozaur. I 1% na paczkę, z której może polecieć to. Dobra, biorę. Bierę to od razu. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Tapajera, nie chcę ciebie, nie chcę. Okej, także wszystko chyba mamy ogarnięte. Także mówię, możliwe, że kolejny odcinek będzie dopiero, jak już będę miał do wyklucia te wszystkie rzeczy, żeby ruszyć. Wiadomo, ja będę tutaj sobie pogrywał, żeby cały czas zdobywać punkty i na pewno postaram się ten event też w końcu zakończyć, bo trochę już parę odcinków on jest za długo. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!